Dobra, no to wyjaśnienie może tym razem będzie szybciej niż poprzednio. Jak myślimy o logarytmie zespolonym i dlaczego tak, a nie inaczej? Więc pierwszy krok to jest tak zwany model zabawkowy. Zabawkowy. To jest. Weźmy sobie funkcję y równa się tangens x. No, z r idącą do r. No, to mamy sobie tak. Teraz pokażę moją kompletną nieumiejętność rysowania wykresu takiej funkcji, ale chcę pokazać, o co w niej chodzi. Mamy tak. 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 Dla pewności przypomnę, bo tutaj ktoś może nie pamiętać, że y' równa się 1 plus tangens kwadrat x. To jest funkcja, która, jak wszyscy wiedzą, przeprowadza odcinek minus pi pół na całą prostą rzeczywistą. No tutaj to r tu jest takim no cudzysłowie, bo w punktach, które są pi pół plus kpi, to jest nieokreślone, ale wiemy, o co chodzi. No teraz tak, ja chciałbym zdefiniować, co to jest arcus tangens. No więc arcus tangens to jest funkcja odwrotna. No, prawda? Każdy powie, funkcja odwrotna to tangensa. Funkcja odwrotna. Tylko że tangens nie jest funkcją równowartościową. On przyjmuje wartości, wartość na przykład, nie wiem, 1. Tangens od pi czwartych równa się 1, ale tangens od pi plus pi czwartych równa się 1. I tak dalej. W związku z tym, co to jest arcus tangens od jedynki? To jest pi czwartych, pi plus pi czwartych i tak dalej. No więc z formalnego punktu widzenia, żeby to miało sens, musimy się na coś umówić. Musimy się umówić na to, jak definiować arcus tangens. Dobra, zrobię takiego flipa teraz. I teraz sprawdzę, czy ja umiem dalej korzystać z tabletu. Umiem, teraz mam dwie tablice. Świetnie. Jak to na rysunku wygląda? No biorę sobie ten rysunek, który jest po lewej stronie, wykres, i go obracam. Tu będzie teraz, jeżeli tutaj był x, jeżeli tu był x, tu był y, to teraz tutaj będzie y, tu będzie x. I ja sobie rysuję. Wykres, przybliżony wykres arcusa tangensa. No, tak mniej więcej to wygląda. No teraz, żeby się zdecydować, na jakąś definicję, możemy a wymusić arcus tangens x należy do minus pi pół pi pół. Prawda? Wymuszamy, że to jest, że arcus tangens przyjmuje te wartości. Prawda? To jest to, co my też robimy potem z logarytmem. Punkt B jest trochę bardziej spryciarski. Powiedzieć, że arcus tangens 0 równa się 0. No, czyli zafiksować sobie w jednym punkcie i powiedzieć tak, z warunku tangens x prim równa się 1 plus tangens x kwadrat i twierdzenia o funkcji odwrotnej, arcus tangens y' musi być równy 1 przez 1 plus y kwadrat. Zobaczcie, że pochodna
nie ma tego problemu z pochodną. Pochodna jest dobrze określona wszędzie. Z pochodną nie uciekniemy, nie oszukamy pochodny. Pochodna jest dobra. Funkcja jest zła, pochodna jest dobra, dlatego że pochodna jest wszędzie określona. W związku z tym ja mogę powiedzieć tak, arcus tangens 0 i drugi warunek arcus tangens y to jest 1 przez 1 plus y kwadrat. I teraz mogę wziąć sobie tę definicję, przepraszam, arcus tangens prim. Mogę sobie to wziąć jako definicję tangensa. Definicja arcus tangens. Czyli mam warunek w punkcie plus warunek różniczkowy. I teraz ten drugi warunek, ten, mówi mi tyle, że ja to mogę napisać inaczej. Arcus tangens y równa się arcus tangens 0 plus całka 0y 1 przez 1 plus s kwadrat ds. Czyli zamiast zastanawiać się, że biorę tę gałąź, bo to tak naprawdę to się nazywa gałąź, to co tutaj próbuję mniej lub bardziej udolnie narysować, to się nazywa gałąź, to, że mogę wziąć tą, tę i tę, ale tak naprawdę jeden punkt mi ją wyznacza, dlatego że mogę powiedzieć, że w każdym punkcie ją dobrze zdefiniować. Teraz mój zbiór, teraz jest kawałek topologii, jeżeli ktoś chce więcej o tym poczytać, to ja polecam chyba 11 rozdział podręcznika Jenicha, to się nazywa nakrycia. To jest fajnie napisane i to jest tak napisane, że można sobie do poduszki poczytać, ja się tam z tego nauczyłem i bardzo jestem zadowolony. Wybieram sobie, nie mogę przeskoczyć, co się nazywa gałąź, nie mogę przeskoczyć z gałęzi na gałąź, dlatego że mój zbiór jest spójny i każdy punkt mogę połączyć no, dokładnie jedną drogą, tam z dokładnością do reparametryzacji, w jedną drogą z zerem, czyli ta całka tutaj od zera do y jest po prostu jednoznacznie wyznaczona. To, po co ja to mówię i po co ja mówię, że nie przeskakuję z gałęzi na gałąź, to jest istotne dlatego, że ja za chwilę zobaczą Państwo ten problem, że się z gałęzi na gałąź przeskakuje w przypadku logarytmu. To będzie o wiele trudniejsze. No dobra, no to teraz przejdźmy do sytuacji, która jest logarytmem. Logarytm. No najpierw zaczniemy od e do 2pi równa się 1. To jest taka własność, prawda? To jest wzór de Moivre. Więc e do z plus 2pi równa się e do z. Funkcja e, jeżeli wejdziemy z nią w dziedzinę zespoloną, przestaje być różnowartościowa. Zaczyna być źle określona. W związku z tym ja chciałbym, no i e do z równa się prim równa się e do z. Więc jeżeli ja bym chciał zdefiniować logarytm, to mogę zdefiniować tak, ustalić wartość logarytmu w jakimś punkcie. Ja celowo nie mówię o tym pierwszym, że mówimy, że logarytm jest, idzie powiedzmy przyjmie wartości od minus pi do pi, dlatego że to będzie wyjaśnione, ten drugi punkt, czyli ten pierwszy o ten punkt, on będzie wynikał z tego drugiego, czyli analog tego pierwszego punktu będzie wynikał z teorii, którą teraz opiszę w jakimś punkcie. Punkcie. No nie mogę w zerze, prawda? Na przykład logarytm 1 równa się 0. OK? Najbardziej naturalny wybór, jaki można. Wiedziemy, że w 1c logarytm jest 0, bo e do 0 jest 1. Świetnie. Oraz logarytm z prim równa się, no stwierdzenia funkcji odwrotnej. Mamy twierdzenie funkcji, mamy pochodną tego, więc funkcja odwrotna to jest 1 przez, czyli ma być 1 przez z. Prawda? Czyli chcemy, żeby logarytm był funkcją, która przyjmuje w jedynce wartość 0, no a potem jak ktoś chce, to może być 2pi albo coś innego.
i spełnia warunek różniczkowy, że pochodna logarytmu jest 1 przez z. Dobra. No to na razie wpuszczamy się w maliny, bo na razie mamy jakąś teorię. Zaraz zobaczymy, gdzie nas to wywala, bo przez za chwilkę ta funkcja nie jest określona. W zerze. W związku z tym, jeżeli ja chcę odzyskać wartość logarytmu w jakimś innym punkcie, to muszę odcałkowywać go po krzywej, która nie przechodzi przez zer. No to weźmy sobie przykład. Mamy tu jedynkę. Mamy. Powiedzmy, chcę policzyć wartość logarytmu w punkcie minus 1. No. To weźmy sobie, jak go połączyć krzywą. No, krzywą, która nie przechodzi przez zero, no to mogę sobie połączyć, no tym, co jest najłatwiejsze, to jest okrąg, prawda? To jest gamma 1. Ale mogę też połączyć go takim innym okręgiem, gamma 2. Półokręgiem, no. I gamma 1, gamma 2 to są półokręgi. To nie widać tego na rysunku, bo jak powiedziałem, moje zdolności rysowania nie są jakieś wybitne. Zresztą nie muszę tego mówić, bo to widać. Całka gamma 1, 1 przez z dz. No to by powinno być logarytm z minus 1 minus logarytm z 1. Prawda? Przyrost funkcji to jest funkcja podcałkowa, jest tutaj. Przyrost funkcji wzdłuż drogi to jest różnica wartości funkcji, prawda? Bo to jest pochodna. No i z drugiej strony całka po gamma 2, 1 przez z, dz równa się logarytm minus 1 minus logarytm 1. I tak jak na filmach leży dziś skórka od banana i to wszyscy wiedzą, że zaraz coś się na nie wywali, to tutaj jak jest tak napisane, to wszyscy wiedzą, że zaraz coś się wywali z tymi rachunkami, bo możemy sobie przeliczyć, ile to wychodzi. Gamma 1 to jest x przechodzi na e do i x dla x należące do 0 pi. Gamma 2 to jest x przechodzi na e do i x dla x należącego do, albo minus i x dla x należącego do 0 pi. OK? Tak to wygląda. No to całka gamma 1, 1 przez z, dz, to się równa całka 0 pi. 1 przez z to jest e do minus i x. Pochodna to jest razy i e do i x. To jest równa całka 0 pi razy i, to jest równe pi i. OK? To jest funkcja podcałkowa. To jest pochodna parametryzacji, prawda? Stąd się bierze to i. No dobra, całka gamma 2, 1 przez z, dz, mógłbym to skopiować, ale chyba teraz jest e do i x razy i, e do minus i x, a tu jest minus i. To się równa całka 0 pi minus i równa się minus pi i. Teraz zmieniamy kolor i piszemy ups. Prawda? Co to znaczy? To znaczy, że przeciwobraz, to znaczy, że wartość funkcji logarytmu w minus 1 nie da się sensownie określić. Same te dwa warunki, które były tak wspaniałe poprzednio, czyli ten warunek i ten warunek, nie są w stanie wyznaczyć nam funkcji logarytm, ponieważ uderzamy w poważny problem, że całka po tej krzywej i po tej krzywej są różne. Teraz jakbyśmy narysowali sobie wykres funkcji logarytm, jakbyśmy chcieli go narysować, to oczywiście nie potrafimy tego zrobić, ale ja mogę Państwu spróbować narysować wykres funkcji logarytm na mamy okrąg x, y, a tutaj tą współrzędną będzie
Część urojona. I Y. X plus i Y należą do okręgu jednostkowego. To można to sobie narysować w ten sposób, że ten wykres funkcji to jest taka nieskończona spirala, która się, że wykres funkcji logarytm, byśmy chcieli go tak odzyskiwać, przepraszam, tu miał być logarytm z x plus i y. Wykres funkcji logarytm, gdybyśmy zdefiniowali jaką funkcję, to jest taka spiralka nad okręgiem, taka jakby nieskończona sprężyna, jak kiedyś były takie w długopisach, teraz to chyba już nie ma takich, bo wszyscy piszą tymi długopisami, piórkami po tabletach, ale jak były długopisy jeszcze, to były takie sprężynki, one miały takie sprężynki. Taka sprężynka to jest wykres funkcji, kawałek wykresu funkcji logarytm. I teraz w momencie, kiedy ja startuję sobie z takiego punktu, to nie tak miało być. Tak miało być. Startuję z tego punktu i idę tak, to idę po tej sprężynce do góry. Tu miało być tak, to idę po tej sprężynce do góry. Jeżeli startuję w dół, to idę po tej sprężynce w dół. Za to zjawisko odpowiada przede wszystkim to, że tutaj jest ten punkt 0, w którym funkcja 1 nad z nie jest określona i to, że nasza ulubiona całka z funkcji 1 nad z po tej krzywej jest równa 2pi, a nie 0. Gdyby była 0, byłoby wszystko dobrze. No więc tutaj pojawiają się problemy. Chcemy zdefiniować logarytm, logarytm przestaje być dobrze określony, bo jest problem. Teraz jak my z tego problemu wychodzimy? Możemy powiedzieć tak, no dobrze, tak, po tej krzywej chcemy całkować, a po tej nie. Ta krzywa na przykład będzie zabroniona. Albo drugiej, no wprowadzimy rozporządzenie, że nie wolno całkować po krzywych takich niebieskich i jeść popcornu w kinie. Jak to można zrobić? I w ogóle gdzie jest problem? Problem jest taki, że nie wiem, na ile Państwo pamiętają, co to jest zbiór jednospójny, a co to jest zbiór, nie jest zbiór jednospójny. Jak wyrzucę punkt z płaszczyzny, to nie jest to zbiór jednospójny. Czyli ta krzywa nie jest homotopijna z tą krzywą, przy czym homotopii mówimy o tym, że trzymamy brzegi, prawda? Czyli tej krzywej nie mogę w sposób ciągły zdeformować na to. No to jak sobie poradzić? No to takim brutalnym oszustwem jest po prostu wyciąć kawałek płaszczyzny, tak żeby było dobrze. Prawda? Czyli wycinamy kawałek płaszczyzny. I teraz, jeżeli ja powiem sobie tak, weźmy sobie funkcję, która jest określona na płaszczyźnie bezprostej, jakiejkolwiek prostej, która wychodzi z zera, a jak ktoś jest hardkorowcem, to może sobie na przykład wziąć wężyk nieskończony, też jest dobrze. No to teraz, jak wytnę, to ta operacja od jedynki do minus jedynki, tędy, jest dozwolona, ale tak już nie pójdę. Mówiąc językiem topologicznym, po wycięciu takiej półprostej, moja płaszczyzna stała się z powrotem zbiorem jednospójnym, a na zbiorze jednospójnym wszystkie drogi są homotopijne wzdłuż brzegu. I w związku z tym ta definicja, że po prostu definiuję sobie logarytm przez odcałkowanie funkcji 1 przez z, jest dobra. Ale tylko wtedy, kiedy ja się pozbędę półprostej albo jakiegoś innego fifraczka tutaj, nieskończonego. Teraz, której półprostej? No i tu się zaczynają schody, bo można to robić na różne sposoby, i każdy sposób jest słuszny. Niektórzy mówią tak, jeżeli się pozbywam tej półprostej, to mój logarytm przyjmuje wartości części urojone w przedziale 0 do 2pi. Prawda? Część im log należy do 0, 2pi. Bo jeżeli wytnę prostą, to. Jeżeli wytnę sobie
Może teraz będziemy wycinać niebieską, tak żeby nas o rasizm nie osądzono. To wtedy, jeżeli wycinam niebieską, to część urojona, a tutaj bez pi, bez i, prawda, bo to jest tylko... minus pi do pi. No ale mogę też wycinać inne proste i wtedy ten logarytm będzie wyglądał inaczej. Taki przypis jest w ten sposób. Jeśli u jest zbiorem jednospójnym bez zera, to logarytm da się zawsze określić. To jest... I teraz tak, jaki jest przykład? No jeżeli mam na przykład, nie wiem, chcę sprawdzić, czy logarytm... Dobra, to ja może w tym momencie przestanę nagrywać, bo to jest taka zupełna teoria.